Hej wam wszystkim, witam was w ostatniej części budowy domku dla pary i jak już pewnie widzieliście na Facebooku lub w galerii, dodałam ten domek wcześniej, ponieważ ostatnio nie miałam możliwości nagrywania głosu, ale mam nadzieję, że i tak chętnie obejrzycie ten odcinek. I w tym właśnie odcinku zajmę się budowaniem ogrodu, także bardzo was zapraszam do oglądania. Obok domku zrobiłam taką dobudówkę, na której umieściłam trawę oraz różne inne roślinki. Z tego co pamiętam, później tutaj będą rozsadniki. Z tyłu domu został basen od pierwszej części, on chyba tam się znajduje. Jeszcze póki co może zahaczę o jeden temat, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, nie miałam wcześniej możliwości nagrywania głosu, a chciałam wam właśnie w święta coś nagrać. I tak wyszło, że nagrałam Patsy, ten film interaktywny. I szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się, że aż tak wam się to spodoba. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za te miłe komentarze i za łapki w górę. I na pewno się jeszcze pojawi jakiś filmik tego typu. Jednak zrobienie tego filmiku trochę mi zajęło, więc nie mam pojęcia, kiedy pojawi się następny, ale mam nadzieję, że jakoś niedługo. Tak, i wracając do budowy, widzieliście, że tam miałam różne dziwne pomysły z kamieniami. Później tutaj właśnie okno zastąpiłam drzwiami, ale nie tymi, tylko o właśnie tymi. Dodałam różne doniczki, także można tam sobie coś zasadzić. Oraz dekoracyjne doniczki, których są już kwiatki. I całość terenu z tyłu ogrodziłam. Wpadłam na pomysł, aby za basenem zrobić taką zabudowę. Oczywiście bez dachu. Chodziło mi tylko o to, aby było takie podwyższenie. I ten obszar przy basenie pokryłam płytkami. Do tego tarasu dodałam oczywiście schody i na nim utworzyłam takie wgłębienie. I to powstałe wgłębienie będzie taką jakby doniczką, w której umieszczę rośliny. Dodałam tutaj stolik z parasolem i utworzyłam moje ulubione konstrukcje z foteli oraz podnóżków, czyli leżaki. Na krawędzi znalazł się oczywiście kwiatek, a nawet dwa i zajęłam się trochę oświetleniem. Dodałam takie małe stojące lampki, umieściłam też drabinkę przy basenie oraz te skocznie. Ponieważ ogrodzenie jest szklane i nie daje takiego efektu zabudowania, zdecydowałam, że użyję bukszpanowych krzaków, których teraz nie widzicie, bo widocznie z nich zrezygnowałam, ale na pewno później na końcu się pojawią jeszcze. Widzieliście, że pod schodami dodałam skrzyneczkę, ale niestety testowałam ten obszar po tym, jak wrzuciłam ten domek do galerii, więc jeżeli pobraliście ten domek i wasz sim nie chce wejść po tych schodach, to polecam przemieścić tę skrzyneczkę lub ją w ogóle usunąć. Tutaj jak widzicie jest dużo miejsca, ponieważ chciałam, żeby to przejście z części domowej było bardziej swobodne. I od frontowej części właściwie niewiele się zmieniło. Przesunęłam trochę to drzewo na bok. Dodałam kosz na śmieci, za którym umieściłam część ogrodzenia. Na początku chciałam go zamknąć i zrobić do niego takie osobne wejście, ale jednak stwierdziłam, że wygląda lepiej jak jest na wolności. No i zbliżamy się już do końca tego odcinka. Jeżeli chcielibyście pobrać ten domek, znajdziecie go pod nazwą, która właśnie się wam wyświetla. I zapraszam was oczywiście na efekt końcowy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!